Cześć. Piwolog radzi. Dzisiaj piwolog radzi o sobie. Ktoś z Was pod powitalnym moim filmikiem zapytał, a w ogóle to powiedziałbyś coś o sobie, jak to się zaczęło, jak to się stało, że zacząłeś interesować się piwem i jesteś tu, gdzie jesteś. No i dobra. Opowiem Wam dzisiaj, kto to jest piwolog. Generalnie, może tak chronologicznie zaczniemy. Kiedy tak naprawdę zacząłem interesować się piwem? Myślę, że to był gdzieś rok 2006, tuż po studiach. Pamiętam wtedy w Szczecinie, w popularnej takiej mordowni u Francuza, pojawiło się piwo z Czarnkowa. To była rewelacja. W ogóle cenie, która dzisiaj to w ogóle może wydać Wam się jakaś absurdalna, ale z tego co pamiętam, to było 2,78 za piwo 0,4. Piło się to litrami, na dzbanki w zasadzie się zamawiało i było świetne. Wtedy Czarnków naprawdę to było coś. Później, kolejny krok to był taki, że no to jak jestem super Czarnków, a nie ma go w sklepach, a nie zawsze możemy iść do Francuza, no to sprawdźmy, czy można zamówić to. No i uruchomiliśmy prywatny import z Czarnkowa. To niedawno jeszcze znalazłem koszulkę, którą dostałem do zamówienia jakiegoś dużego. Zamawialiśmy piwo, przyjeżdżało kurierem w kartonach, małe włączki, super sprawa. Ciemne, jasne, czyli jasne noteckie, ciemne aire. Fajne czasy to były. Później jakby zacząłem szukać nowych smaków, tak? Czyli chodziłem po marketach, patrzyłem, czy pojawiły się jakieś importowane piwa. W tamtych czasach to Niemcy, Czechy, generalnie takie rzeczy to były rarytasy. Czasem pojechało się gdzieś za granicę do Niemiec, bo jesteśmy blisko granicy, kupiło się coś tam. I tak to się kręciło. Generalnie piłem lagery różne. Jasne lagery, ciemne, czeskie lagery, niemieckie lagery, koźlaki, portery. Wtedy to nawet portera bałtyckiego nie było. Żywiec był i w zasadzie chyba nic poza tym. I czas strasznie ciężki był dla piwa, bo nie było nic. Ale że nie było nic, to po pewnym czasie trzeba było zakasać rękawy i wziąć się do roboty. W 2009 roku, na urodziny pamiętam, dostałem zestaw do ważenia piwa. Już wcześniej gdzieś tam czytałem sobie o tym, przymierzałem się. No i zacząłem. Od razu, od zacierania. I to Wam też polecam, bo to daje świetne efekty. No i tak ważę sobie. Na początku ważyłem o to, po pierwsze, by zrobić takie piwo, którego nie ma w sklepie. Po drugie, by zrobić takie piwo, którego nie znam, czyli przerabiałem bardzo dużo różnych pilnych stylów. I nadal to robię w zasadzie, bo jeszcze wszystkich nie przerobiłem. A pomysłów mam ciągle wiele. I po trzecie, nie ma trzeciego. No i właśnie, jak zaczynałem, to głównie chodziło o zgłębianie jakby piwnego świata, tak? Nie było piwa w sklepach, nie było sklepów specjalistycznych, bo trzeba było sobie uważać samemu. Teraz ważę nadal, już będzie parę ładnych lat, trochę podchodzę do tego inaczej. Mamy mnóstwo dobrego piwa. Czasem jest tak, że wypiję jakieś świetne piwo i próbuję je klonować u siebie w domu. A co mi tam? Spróbujemy, wyjdzie, może ulepszę. Czasem są jednorazowe wypusty. Pamiętam, jak Widawa wypuściła kawkę, która w zasadzie nie była dobrym piwem, natomiast zainspirowała mnie do tego, żeby uważać piwo z kawą. No i tak mnie zainspirowała, że w Żywcu moje piwo wygrało w kategorii Robust Porter, z czego jestem dumny. W zasadzie to jest chyba pierwsza i jedyna do niego dotąd moja wygrana w konkursie jakimkolwiek piwnym. Natomiast trzeba przyznać, że nie obstawiam wszystkich konkursów, nie ważę piwa specjalnie na konkurs, ważę raczej dla siebie. Ile ważę? To zależy, tak? Jako człowiek ważę troszkę za dużo. Jako piwowar ważę jakaś statystycznie jedna warka na 2 tygodnie. Taka warka 20-25 litrów. Rocznie to jest 20, maksymalnie 25 warek, nie więcej.
przerwa wakacyjna, te sprawy, wakacje nawet nie podchodzę do tematu, bo jest primo gorąco, po drugie muszki, owocówki, które błażą wszędzie. I co tam dalej? Jeszcze, jeżeli jesteśmy w wątku piwowarskim, to jestem członkiem PSPD, powinienem koszulkę założyć na tę okazję. Będzie jeszcze okazja. Czyli Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. Dlaczego? Bo nie lubię siedzieć na dupie. Lubię coś robić, tak? Więc w ramach PSPD, generalnie już jako członek PSPD zacząłem prowadzić z kolegą szczecińskie warsztaty piwowarskie. To już będzie ładnych parę lat chyba. I wcześniej, w zasadzie na początku robiliśmy to incognito, później zostaliśmy członkami PSPD, ale nagle nadal nie robiliśmy tego pod szyldem PSPD. Dopiero rok temu z mojej inicjatywy powstał Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia, którego jestem prezesem jeszcze, póki mnie nie odwołają. I robimy teraz eventy pod szyldem PSPD, Zachodniopomorskiego Oddziału. Robimy warsztaty piwowarskie w pubie Biwaria w Szczecinie. Oraz robimy szczeciński konkurs piw domowych. W tym roku będzie już trzecia edycja. Jeżeli ważysz piwo w domu, zainteresuj się tematem, na stronie pspd.org.pl jest zakładka konkursy. Tam są szczegóły naszego konkursu także. Zapraszam do wzięcia udziału. Są fajne nagrody, naprawdę. No dobra, to tyle. Tyle o piwowarstwie może. Druga rzecz, blog. Jestem blogerem. Jestem blogerem od bardzo dawna w zasadzie. Wcześniej blogowałem o innych rzeczach, o których tam powiedzmy nie będę was zanudzać. Natomiast bloga piwnego założyłem w zasadzie chwilę po tym, jak zacząłem ważyć piwo. Więc na piwolog.pl, jak zajrzycie, to pierwsze wpisy to jest jakiś początek 2010 roku prawdopodobnie. I pisałem sobie bloga o piwowarstwie, tak? Czyli taki pamiętnik, gdzie zapisywałem, jakie zrobiłem piwo, jak mi wyszło, jakie są moje rady dla początkujących piwowarów. Chociaż sam byłem początkującym piwowarem, więc jak mogłem dawać rady? Dziwne. Dobra, nieważne. Wybujowe ego to się nazywa. Później skończyły mi się w zasadzie tematy, no bo zrobiłem parę piw, przeszedłem jakby ten pierwszy problemowy etap, tak, kiedy wszystko wydawało się dziwne i należało czytać, poprawiać. No i mniej pisałem o piwie, więcej, tudzież zacząłem degustację, tak. Kupowałem sobie różne fajne piwka, później tam już zaczęły się, powstał sklep specjalistyczny w Szczecinie, jeden, drugi, trzeci. Dojechały do naszego miasta pięknego, fajne piwa. Postanowiłem się nimi dzielić z czytelnikami. I sobie degustowałem, opisywałem piwka. W sumie fajna rzecz dla mnie, bo ja sobie jakby tworzyłem pamiętnik i mogę teraz nawet wrócić do tego, jak dane piwo kiedyś mi smakowało, tudzież nie smakowało. I tego w zasadzie to będę kontynuować w jakiejś tam formie. Ale raczej chyba przed kamerą. No i co? Pisałem sobie degustację. Zaczęło mi się nudzić. Weszła jakaś taka drobna publicystyka, relacje z imprez piwnych, z wyjazdów, bo i takie się pojawiły. Tak to się kręci. Teraz to, jak widać, ewoluowało do wideobloga, który mam nadzieję przyjmie się i będzie się cieszyć rosnącą popularnością. Wasze zdrowie. Zaraz ciąg dalszy. No i na koniec może jeszcze o tym, co lubię. Żebyście mieli świadomość, że jeżeli opowiadam wam o czymś i się jaram, to czy jaram się dlatego, że to jest to, co lubię najbardziej, czy jaram się, bo to jest naprawdę coś unikatowego. Wiadomo, jestem tylko człowiekiem, moje oceny są raczej subiektywne i takie powinniście odbierać. Co lubię? Lubię po pierwsze piwa sesyjne. Co to jest piwo sesyjne? Piwo, w którym wszystko jest przemyślane, składa się w jakąś całość. Piwo, które nie męczy. Piwo, które jest względnie lekkie. Piwo, które po jednej szklance chce się następną, a po drugiej następną i po czwartej też chce się jeszcze następną. Co mam na myśli? Właśnie. Jeżeli miałbym wymienić przykłady takich piw. Jest
to na pewno hejnał z pracowni piwa. Jest to Grand Prix z Ciechana. Sir Hyde, pracownia piwa. Pacific Pale Ale z Artyzana. Być może jakaś pszenica, na pewno deszcz wcisnej z Ursy, która ma naprawdę ciężki start. I różne tam opinie o niej krążą, ale deszcz wcisnej to jest świetne sesyjne piwo. Był też czerwony kapelusz bodajże z Artyzana w podobnym stylu, też był bardzo dobry. Generalnie właśnie takie piwa, których nic nie przytłacza i można je pić jedno za drugim. To jest to, co lubię. Nie, żebym mógł się nawalić, chociaż czasem zdarza mi się i tak. Jestem tylko człowiekiem. Po drugie, piwa z drugiego jakby końca świata, czy z drugiego końca piwnego świata. Piwa stricte degustacyjne. Ciężkie, wielowymiarowe, mocne często. Czyli Russian Imperial Stout, Porter Bałtycki, Quadruple, klasztorne piwa niektóre typu, no chociaż Triple to może mniej, Double Triple mniej, Quadruple na pewno, czyli Belgian Strong Ale. Piwa, w których naprawdę można siedzieć tak nad snifterem, nad tulipem i cały wieczór sobie wąchać. No są takie piwa i dla mnie to jest najfajniejsza rzecz na tą porę roku, czyli na zimę, kiedy można sobie po pierwsze pozwolić na mocniejsze piwo, po drugie czas płynie troszkę wolniej, więc można, bo jakby pogoda jest brzydka, pada, jest zimno, nie wychodzimy na dwór, możemy sobie usiąść i posiedzieć po prostu przy jednej lampce piwa. Idąc dalej, piwa dzikie. Piwa dzikie, czyli lambiki, flandersy, piwa fermentacji spontanicznej, kwaśne, w których spotkamy takie rzeczy jak aromat beczki, końskiej derki, starego chmielu, tak? Skarpet, sera. One są zadziwiające, ale zawsze, nawet jeżeli nie jest super udane piwo, to zawsze jest coś takiego ekscytującego w tych piwach dzikich. Zawsze one za każdym razem są troszeczkę inne i warto się zainteresować tematem, bo to jest ciekawy kawałek piwnego świata. No i na pewno piwa unikatowe. Unikatowe, czyli takie, w których coś mnie zaskakuje. Zaskakuje mnie jakiś surowiec użyty, tak? Dodano, nie wiem, lawendy do gruitu kopernikowskiego. Super sprawa, tak? Piwo o zapachu mydła, jak niektórzy mówią, ale ja bardzo lubię lawendę, a poza tym ta piołunowa goryczka. Coś pięknego. Piwa... Kolejna rzecz, na przykład stout wędzony, ale ze słodem whisky, tak? Czyli torfowy, taki aromat asfaltu, upalonych kabli wręcz, chociaż no, do tego nie powinno dojść. Mówię głównie o Smoky Joe na naszym rynku z Ale Browaru. Ostatnio naprawdę świetne piwo, polecam. No i wszystko inne, co się jakoś wybija, tak? Chateau z Artyzana, tak? Czyli Flanders, domyślnie Flanders jeszcze do tego rzepowany w beczce po Bourbonie. Świetna sprawa. Przykładów można by mnożyć. Generalnie nie lubię nudy. Nie lubię pić tego samego piwa każdego dnia. I do tego też Was namawiam. Dlaczego? Bo świat piwny jest piękny i bogaty. Nie warto zamykać się w jednej szufladce, tylko warto szukać, degustować, próbować nowych smaków. To samo tyczy się piwa, to samo tyczy się kuchni i jeżeli lubicie inne alkohole, to także desery, wszystko. Warto degustować, próbować, poznawać świat kulinarny, poznawać świat alkoholi. Takie jest moje motto. Piwolog radzi. Na dzisiaj tyle. Jeżeli macie jakieś pytania jeszcze, to proszę o komentarze. Tymczasem do zobaczenia.